Witam wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Moi drodzy, o, ale dostał kopa. Dzisiaj zrobimy sobie kolejną misję dla Kubańczyków. W poprzednim odcinku zrobiliśmy pierwszą misję, która polegała na zdobywaniu punktów kontrolnych łodzią. I w ostatniej sekundzie zdobyliśmy ostatni punkt. Zresztą, kto nie widział, to odsyłam, bo naprawdę warto, muszę wam przyznać szczerze, że szczęście było po naszej stronie. No i tak, moi drodzy, dzisiaj druga misja na Kubańczyków z czterech. Tak myślę, że będziemy sobie robić na przemian. Jedną misję dla Kubańczyków i jedną dla Haitańczyków. Dla Haitańczyków są trzy misje, więc to się idealnie będzie zgadzać. Kubańczycy, Haitańczycy i tak trzy misje sobie zrobimy. Są to poboczne misje. Czekajcie, cia, dobrze jadę, bo ja tak gadam. Dobrze jadę, okej. Są to poboczne misje, ich nie trzeba wykonywać. Ale ja chcę, bo to są ciekawe misje. Te dla Haitańczyków to chyba w ogóle będą dosyć trudne. Przynajmniej jedna z nich, z tego co pamiętam. Ale dziś się skupmy na Kubańczykach. Pamiętacie, musimy dojechać do tego miejsca, gdzie byśmy zrobili napad na sklep, tylko na razie właśnie nie możemy, bo bierzemy stamtąd misję. Okej. Właśnie tu, gdzie widzicie... O kurde. Ale ham. Myślałem, że wezmę ten samochód. Tam, gdzie właśnie widzicie tą taką jakby koronę na minimapie, to jest właśnie to miejsce, gdzie musimy dojechać. Nie wiem, co to jest. Ja mówię na to korona. Niech tak zostanie. Jak ktoś wie, to można pisać. Dziwny ten motor. Jakoś dziwnie się na tym jeździ. Aha, to można i tędy pojechać. Dobra. Wow. Boże. Jak tym rzuca. Albo ja nie potrafię jeździć. Albo jedno i drugie. Okej. Kurde, jak w zakręty dziwnie wchodzi. O, dobra. Widzicie? Bierzemy misję dla Kubańczyków. Mięso armatnie. Papi! Nie problemu, Tom. Papi! Ugrab problema! Roberto, my son, what happened? The Asians. I hate these Asians. They messed with me for the last time. We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman. This is no time for... Come on, try for me again. Take my boys over there, and then we'll take these Haitians down. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie, o co chodziło, że prowadzę jak kobieta. Zdobądź samochód i zabierz Kubańczyków spod Cafe Robina. Okej, musimy jakiś samochód zdobyć. Może to? Wypieprzyć mi stąd. Nada się? Alio? O, nada się, super. Tak, a nie jak kobiety. Chociaż kobiety potrafią walczyć nieraz lepiej niż mężczyźni. Jedź na miejsce akcji i wysadź tam Kubańczyków. Maj hajty będzie rodzić od Haitańczyków, walczących z Kubańczykami. Uważaj na siebie. Dziękuję za ostrzeżenie. Okej, moi drodzy. Właściwie nie wiem, co ta misja ma na celu. Oprócz tego, że będziemy się napieprzać z Haitańczykami. W ogóle gdzie to miejsce jest? A tam, dobra. Cóż, zobaczymy. Właśnie nie kojarzę aż tak tej misji póki co. Oj, a kogoś niechcący potrąciłem. A to tu gdzieś. Dobra, jesteśmy blisko już, moi drodzy. No i proszę. Tutaj już się napieprzają. Bum. Tutaj rzezi im zrobimy. Zaraz my poczują moc mojego minigana. Dobrze. Naprzód. O Boże, Tommy. Tommy mi się zbagował. Nie!
Dawaj, minigana i rozpieprzamy ich w proch. Jeszcze któryś? Jeszcze? Zapraszam. Do tanga. Kurde. No. Widzieliście? O kurde. No cóż. Sniper on the roof! They fight like girls! Take cover! We need reinforcements from the cafe! Zobaczcie, jak my z tym miniganem wyglądamy. O kurde, ale szybko wsparcie, moi drodzy. Pyk, pyk, pyk! Już są na miejscu. Okej. Okay. Jest teraz? Zabić chórzliwego snajpera. Okej, okay, snajpera to by się przydało ze snajpery walnąć. Proszę, w samą główkę dostanie. Tak jest. Za treszczy chadnęczyła, bo... A gdzie oni są? O Boże! Giną! Gincie! Śmierć ścierwą! Najśmieszniejsze jest to, moi drodzy, że teraz walczymy z Hajtańczykami, a potem będziemy i tak robić misję dla Hajtańczyków. Boże, ich tu jest! Jezus, pieprzam stąd. Ja zrobiłem swoje. Oj. Czekajcie, jak najlepiej pojechać? Mhm. Kurde, mamy dwie gwiazdki w ogóle. Okej, moi drodzy, my chyba musimy dojechać tylko na miejsce, nie musimy do Penspraya, czy tylko... O, tu już jest tak blisko. Super. Tak mi się wydaje, że nie musimy do Penspraya chyba jechać, mam nadzieję. Byłoby trochę niefortunne. A to będzie dosyć łatwe, jak do Penspraya trzeba. Okej, misja zaliczona. 2000 dolarów. Okej, okay, moi drodzy, widzieliście, misja się udała, bez problemu, więc myślę, że tutaj zakończę ten odcinek na dzisiaj. Jedną misję zrobiliśmy sobie dla Kubańczyków, w następnym odcinku rozpoczniemy sobie misję dla Hajtańczyków. Nie chcę tego mieszać, więc myślę, że po jednym odcinku będę wrzucać te misje, żeby tak one były rozdzielone. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, to będą takie krótsze odcinki. Zależy, jak nam też te misje będą wychodzić, bo jak będziemy powtarzać, to mogą trwać 20 minut. Tu się udało za pierwszym razem, więc nie wiem, nie była ta trudna. Myślę, może dlatego, że ja miałem minigana i to tak wszystko łatwo było ściągnąć, ale to zawsze by szło jakąś lepszą broń, moi drodzy, kupić. Jak będzie można te inne bronie, te M4 kupić, to sobie na pewno je kupi i będziemy też z tego korzystać. Ciągle z minigana nie będziemy korzystać. Ale to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Boże, bo jeszcze przez przypadek misję kolejną wezmę. Jeżeli odcinek się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.